Upał i palące słońce to trudna, ale dobra pogoda, aby wziąć udział w kolejnym rajdzie Zambrów na rowery. Aby bezpiecznie pokonać trasę, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Taka pogoda jest również też do jeżdżenia, trzeba tylko przestrzegać podstawowych pewnych warunków. Po pierwsze, trzeba mieć nakrycie głowy obowiązkowe, najlepiej jednak kask rowerowy, a jak już się nie ma, to inne nakrycie, no i trzeba obowiązkowo dużo pić, tak żeby nie odwodnić organizmu. To są dwie podstawowe rzeczy, które w czasie takich upałów trzeba przestrzegać jadąc na rowerze. Dzisiaj jedziemy do Andrzejewa trasą trochę zmienioną niż w roku ubiegłym, ponieważ w ubiegłym roku musieliśmy objeżdżać takimi drogami bocznymi. Teraz już mamy nowy asfalt położony na odcinku Łętownica parcele Grzymki, przez dziecko Grzymki, także już sobie pojedziemy tą trasą, która w ubiegłym roku była zaplanowana, czyli przez Saciny, Nowy Borek, Łętownica parcele, przez dziecko Grzymki do Andrzejewa. Wracamy przez Paproć, Dużą Srebrną i Grzymały z powrotem do Zambrowa. Uczestnicy wiedzą, jak przygotować się do rajdu. Najważniejsze to dobry humor i przyjazna atmosfera. Pomimo to, że jest upał, czapki z daszkiem dla ochrony, można jechać. Do Andrzejewa to nie jest taka daleka trasa, także można bez żadnych komplikacji przejechać. Warto jeździć między ludźmi, bo jest przyjemnie. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam słońce, jestem spod znaku ryby, czuję się jak ryba w wodzie. Jestem pełna energii przy słońcu, natomiast jest pochmurno, plajt. No to nie ma żadnego przygotowania. Tylko siła woli, mięśni, uśmiech i do przodu. 25 najbardziej doświadczonych rowerzystów weźmie udział w rajdzie długodystansowym z Zambrowa do Gdańska. Planujemy o 8 wyjazd, ponieważ też się zapowiada upalna pogoda, chcemy jak najwcześniej wyjechać. I jedziemy do Mławy w środę, następnie w czwartek do Chełmna, w piątek do Kościerzyny, no i w sobotę wieczorem jesteśmy w Gdańsku. W niedzielę zwiedzamy Gdańsk i wracamy w godzinach wieczorno-nocnych. Część na rowerach, część autokarem. Z miejsca zbiórki na Placu Targowym w Zambrowie do Andrzejewa wyruszyła setka uczestników. Po półtorej godziny uczestnicy rajdu, eskortowani przez policjantów na motocyklach, dotarli do Andrzejewa. Na dziedzińcu jednej z gościnnych firm mogli zatrzymać się, odpocząć i zjeść lekki posiłek z makaronem.